Na tę historyczną chwilę czekało wielu mieszkańców Bielawy. Po ponad 40 latach pierwszy pasażerski pociąg wjechał ponownie na stację Bielawa Zachodnia. My starania o przejęcie linii podjęliśmy kilka lat temu. Proces przejmowania tej linii trwał 18 albo 19 miesięcy, po czym w niecałe 10 miesięcy od jej przejęcia faktycznie linia jest już przejezdna, co widać w tle. A za miesiąc, może niecały miesiąc, może troszkę więcej niż miesiąc, powinien tutaj wrócić regularny ruch pasażerski po 40 kilku latach od czasu, kiedy został wygaszony. To jest wydarzenie historyczne, ważne dla Bielawy, ważne dla województwa, ale otwiera też ten teren. Tak? Powoduje to, że i mieszkańcy mają możliwość dojazdu, bezpiecznego dojazdu do, nie tylko do Dzierżoniowa, ale i do Wrocławia. Liczymy na to, że otworzy się również na turystów i Bielawa, i ta część naszego województwa. Ja jestem pod wrażeniem tego, ilu mieszkańców przyszło towarzyszyć temu wydarzeniu. No, to jeszcze nie jest otwarcie, to jest przejazd techniczny. Jeszcze upłynie parę dni, parę tygodni, kiedy będziemy mogli normalnie, planowo przewieźć pasażerów. Ale jednak ta świadomość mieszkańca, że coś ważnego w życiu miejscowości się wydarzyło, nam również towarzyszy i to jest taka podwójna satysfakcja. Co ciekawe, w ogóle ta inwestycja jest finansowana ze środków w dużej mierze Unii Europejskiej, ale także wkład własny zapewnia samorząd województwa dolnośląskiego, więc tak naprawdę miasto uczestniczy tylko w drobnych pracach dotyczących przebudowy przejazdów, jakichś takich niewielkich nakładów na infrastrukturę drogową towarzyszącą temu zadaniu. Natomiast całe zadanie warte kilkanaście milionów jest finansowane patrząc z punktu widzenia ze źródeł zewnętrznych. Otwiera to miasto w stronę aglomeracji wrocławskiej, skraca czas dotarcia do stolicy naszego województwa, więc przybliża to miasto dla naszych mieszkańców, którzy no, oczywiście jeżdżą bardzo często do Wrocławia w celach nie wiem, kulturalnych, edukacyjnych, medycznych, gospodarczych, a także administracyjnych, bo to przecież siedziba Urzędu Wojewódzkiego, siedziba Marszałka Województwa Dolnośląskiego, więc no, Wrocław jest stolicą naszego regionu i przede wszystkim, co ważne, tutaj cena jest bardzo atrakcyjna, bo z tego, co tutaj jest rozpoznanie rynku, cena dotarciem koleją jest o połowę tańsza niż autobusami dalekobieżnymi, ale z drugiej strony też otwiera Bielawę kolej na mieszkańców Wrocławia. No ja sobie wyobrażam taką sytuację, że ktoś wsiada we Wrocławiu pod domem na rower, dojeżdża do dworca głównego, wsiada w pociąg, wysiada na stacji już Nowobielawska Sowia, bo tak tutaj prowadzimy rozmowy, aby tą linię, którą dzisiaj otwieramy tu na Bielawie Zachodniej, jeszcze pociągnąć o dwa kolejne przystanki, Zbiornik Sudety i właśnie Nowobielawska Sowia. Tam wysiada na rowerze i jedzie sobie pojeździć po górkach, wraca z powrotem do pociągu i wysiada praktycznie pod domem, więc to jest naprawdę postęp cywilizacyjny. Te procesy ładnie się nazywają globalizacją, czyli skracanie odległości bez kurczenia dystansu, ale na zegarku się to wszystko skraca. Jesteśmy w Bielawie, pociągiem widać Kolei Dolnośląskich, po 5 latach od rozpoczęcia akcji Kolej dla Bielawy, a po 42 latach wraca pociąg pasażerski. No ja, nie było mnie na świecie wtedy, więc to kawał czasu. Ja myślę, że to jest taki sygnał, że te kolejne linie na Dolnym Śląsku, to nie jest jedyne przecież miejsce, będą reaktywowane. Od Bielawy zaczynamy, myślę, że wkrótce kolejne inwestycje. No właśnie, to jest pierwszy etap Bielawa Zachodnia, a kolejny już w przyszłym roku. Jest taki plan? Jest plan. Tutaj liczymy na pomoc miasta, burmistrza Andrzeja Hordyja. Po wstępnych rozmowach jesteśmy. Myślę, że jest szansa, że w przyszłym roku, góra za dwa lata, dojedziemy do Bielawskiego Jeziora, co będzie jakby kolejnym, no kolejną szansą dla miasta, jeśli chodzi o turystykę. No wiemy, jak mamy fantastyczne miejsce. Jest to brama do Gursowej, wystarczy no, w tym miejscu spojrzeć do tyłu i mamy piękną panoramę i myślę, że ta szansa powrotu tego pociągu, czyli przedłużenia go tak naprawdę do jeziora za rok jest duża. Starsi mieszkańcy regionu pamiętają pociągi do Srebrnej Góry. Panu się marzy chyba taka trasa kolejowa. No nie tylko do Srebrnej Góry, ale do Parku Narodowego Gór Stołowych, do Radkowa, bo to jest trasa, która w powiązaniu z planowaną do przejęcia i uruchomienia linią przez Niemcę umożliwi bardzo szybki dostęp mieszkańcom Wrocławia do tego terenu, ale również oczywiście, a może przede wszystkim mieszkańcom tego terenu do Wrocławia, do
do pracy, dla dostępu do tamtejszych szpitali, czy jednostek kultury, czy wyższych uczelni. To jest fundamentalna sprawa, że wyrywamy z izolacji i to takim najbardziej demokratycznym transportem, bo dostępnym dla absolutnie wszystkich, region, który był taki trochę zapomniany, taki trochę wykluczony, czyli Górysowie, zarówno po tej stronie gór, jak i po drugiej, który jest jednocześnie bardzo atrakcyjny turystycznie, więc dla niego możliwość dostępu jest takim warunkiem w ogóle rozwoju.